Do dramatycznie wyglądającego wypadku doszło w środę w Chorzowie. Całą sytuację zarejestrowa monitoring. Oglądając to wideo, w pierwszym momencie można odnieść wrażenie, że winni są piesi. Ustalenia policji wykazały jednak co innego. W środę kilka minut przed 13:00 na ulicy Katowickiej w Chorzowie została potrącona dwójka młodych ludzi. W nastolatków wjechał tramwaj. 16-latka z Chorzowa z raną głowy i potłuczeniami trafiła do szpitala. 17-latek ze Świętochłowic nie odniósł obrażeń. Policjanci zrobili oględziny miejsca. Przeanalizowali także monitoring. Okazało się, że motorniczy wjechał na skrzyżowanie mimo że sygnalizator mu tego zabraniał. 53-latek zjawożna był trzeźwy. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. Każdy uczestnik ruchu ma swoje prawa, ale też obowiązki. Nie wszyscy o tym pamiętają, a czasami wystarczy na chwilę się zatrzymać i spokojnie rozejrzeć.